Drogie umiłowane pochwiczanki, świętuję razem z wami kolejny sukces. Kolejna koleżanka przeszła na drugą stronę, na stronę X. I kolejna koleżanka potrzebowała tylko i wyłącznie 2 tygodnie, no 2,5 tygodnia ćwiczeń, które zaproponował Setman, żeby stać się X. To jest nieprawdopodobne, jak skuteczne są ćwiczenia Setmana. To jest coś cudownego. Żeby wyjść z pochwicy, wystarczą 2 tygodnie ćwiczeń. O ile wcześniej się zmieni podejście, o ile się zmieni wtedy, jak wcześniej uda się zmienić myślenie, bo już was informowałem, że pochwica znajduje się w głowie, a nie gdzie indziej. Jak się zmieni myślenie, czyli przyczynę, zlikwiduje się przyczynę tej pochwicy, to wtedy wystarczą 2-3 tygodnie ćwiczeń i już wszystko jest ok. Dlatego, drogie umiłowane, ukochane pochwiczanki, czasami na zmianę myślenia, zmianę podejścia do seksu potrzeba trochę więcej czasu niż na ćwiczenia. Bo jeżeli ta przyczyna jest w głowie i tej przyczyny się nie usunie, to żadne ćwiczenia nie pomagają. I informuję was, drogie, cudowne, ukochane pochwiczanki, ta, której radość dzisiaj świętujemy, potrzebowała na to, żeby zmienić to, co się dzieje w głowie, tylko 22 miesiące. Po 20 miesiącach wpadła na pomysł, że może tak być, że ja mam rację i ten seks jest całkiem przyjemną, fajną, radosną czynnością. I że może rzeczywiście warto by czerpać z tego radość. Już po 21 miesiącach wpadła na taki pomysł, a potem potrzebowała niecałe 3 tygodnie. Jak już nie istniała przyczyna, która ją blokowała przed tym. Dlatego, drogie ukochane, umiłowane pochwiczanki, proponuję wam, abyście zastanowiły się, co jest przyczyną, a co jest skutkiem. Bo jeżeli taka cudowna pochwiczanka pisze do mnie i mówi, że ona byłaby szczęśliwa, gdyby nie ta pochwica, to potem się okazuje, że jak nie ma pochwicy, to jest szczęśliwa, ale nie dlatego, że pochwicy nie ma, tylko dlatego, że nauczyła się cieszyć życiem. Kochanie, cieszmy się.